Dzisiaj kontynuacja już jednej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest mi niewygodnie. I dzisiaj skupimy się na postawie, bo co jeśli na przykład mam dobrze dobrany podbródek i żeberko, a jest mi nadal niewygodnie? To jest niestety możliwe i wtedy musimy poszukać błędów gdzie indziej. Tym razem doszukamy się ich w postawie. Słuchajcie, ja mam w tej chwili dobrze dobrane żeberko i podbródek i trzymam się skrzypce bardzo dobrze. Ale jeśli miałabym na przykład taki nawyk, żeby trzymać skrzypce zbyt nisko, albo żeby się pochylać do przodu, to po godzinie takiego grania, pewnie nawet po pół godziny takiego grania, poczuję ból kręgosłupa, tak? Pamiętajcie o tym, że ślimak, skrzypiec powinien być na wysokości nosa. Jeśli zaczynamy pikować w dół, to nie tylko będzie nam niewygodnie, bo zaczyna złość plecy, ale także nasz smyczek będzie zjeżdżał w dół i dźwięk stanie się świszczący. Więc zwróćcie uwagę na to, żeby nie pikować skrzypcami w dół. Również trzymanie zbyt wysoko skrzypiec nie jest jakąś super dobrą praktyką, ale na pewno lepszą niż to, gdzie trzymamy skrzypce niżej. Trzymanie skrzypiec wyżej również może być niewygodne, ponieważ wymaga od nas podtrzymywania skrzypiec lewą ręką, więc to nigdy nie jest dobry pomysł, ale na pewno jest lepsza pod względem smyczka, bo on zjeżdża nam do podstawka i o ile nie gramy przy samym podstawku, to dźwięk będzie lepszy. Druga rzecz, która może sprawiać, że jest nam niewygodnie, to to, że zbyt mocno zaciskamy szczękę. I wiem, że wydawać by się mogło, że jest to taka rzecz, o której w ogóle mało kto myśli, ale jest to naprawdę bardzo powszechny problem. Ludzie, którzy zaczynają grać na instrumencie, się bardzo skupiają. Zresztą ci, którzy już grają na instrumencie dosyć długo, też się skupiają i także zdarza nam się szczękościsk. Po prostu się skupiamy tak mocno, że zaciskamy zęby. Tak? Najczęściej zaciskanie zębów nie jest samym zaciskaniem zębów, tylko jest połączone z tym, że naciskamy brodą o skrzypce, tak? I to nawet nie jest taki odruch związany z tym, że się boimy, że skrzypce wypadną, bo zakładamy, że tutaj wszystko się zgadza. To jest taki odruch stresowy, tak? Czyli po prostu tu przyciskamy, tu zaciskamy i nagle w tym momencie nie dość, że nas boli cała szczęka, to może was boleć szyja i nawet możecie dostać migreny. Tylko pilnujcie, żeby tutaj wszystko było jak najluźniejsze. I żeby absolutnie nie zaciskać zębów. Kolejnym powodem, dla którego może być wam niewygodnie, jest prawa ręka. I najczęstszym powodem jest zbyt wysoko bark lub zbyt wysoko łokieć. Tak? Osoby, które grają bardzo wysokim łokciem, no działają ewidentnie wbrew grawitacji. Oczywiście jak jesteśmy na G-strunie, to ten łokieć musi być nieco wyżej. Ale jeżeli już tak naprawdę gramy ekstremalnie wysoko, tak, to jest to pozycja absolutnie nienaturalna. I po pewnym czasie zacznie nas po prostu wszystko boleć. Także absolutnie luźniutko. Zawsze luźna prawa ręka i jak najluźniejszy bark. To jest bardzo ważne. Zdarza się, ja miałam osobiście taki problem w mojej młodości, że podnosiłam bark do góry w stresie i grałam tak. To jest fatalne w ogóle, to jest naprawdę fatalne, bo to wyjątkowo boli. Bardzo szybko się człowiek męczy przy takim barku. Tutaj prawa ręka zaczyna nie domagać, plecy bolą, po prostu masakra. Także pilnujcie, żeby bark był dokładnie tak jak stoicie prosto, tak jak rozmawiacie z kimś bez większego spięcia. Ramiona muszą być proste, tutaj wszystko musi być luźne i jak położymy skrzypce na brodzie, na ramieniu i przyłożymy brodę, to nic nie powinno się specjalnego zmienić, tak? Czyli tutaj musi być luzik. Żadnych takich rzeczy, żadnego zaciskania szczęki, absolutnie. Bardzo ważne. Nogi także muszą mieć swój pewien rozstaw, nie za dużo, tak żeby móc zmieniać środek ciężkości. I wtedy będzie wszystko będzie dobrze, tak? Także są też takie błędy postawy, które mogą wpływać na to, że będzie wam po prostu niewygodnie, więc zwróćcie na to uwagę, jak będziecie ćwiczyć.